Proszę Państwa, halo, to jest podcast. Kontynuując naszą matrixową przygodę, dzisiaj porozmawiamy o Matrixie, o drugiej części Matrixa, czyli Matrix Reloaded. Czyli po polsku Matrix Reaktywacja. Film został upubliczniony w 2003 roku. Film zaczynamy od wizyty w mieście, ludzkim mieście Zion. Dowiadujemy się, że niedługo ma być, znaczy ma miejsce atak. Atak Sentineli na to ostatnie ludzkie miasto. I bohaterowie przygotowują się do odparcia ataku. No i gdzieś tam nasza załoga Nabuchodonozora gdzieś wylatuje i nie pamiętam po co. To jest oficjalna wersja zdarzeń. No. W ogóle mi się druga część zawsze strasznie zlewa z trzecią i też dlatego, że one tam były kręcone razem, ale jakby... No też ciężko, mam wrażenie, jest w ogóle opowiedzieć fabułę Matrixa drugiego. Ale gdzie oni pojechali? Bo ja tego nie pamiętam. Po co oni w ogóle pojechali? Gdzie? Spotkać się z tą wyrocznią. Tak, no i chyba potem jakby potem tym celem było dojść do tego źródła. Tak. I potrzebowali tego Keymastera, żeby otworzył im drzwi do tego źródła. A tak, no bo jeszcze trzeba było właśnie najpierw jakby dotrzeć do klucznika. No. Dobra. W ogóle ten klucznik mi się kojarzył z tym typem z Blade Runnera, co robił te oczy. No totalnie, nie? No. I w ogóle potem to spotkanie z tym architektem tutaj w Matrixie. Mm-hmm. To też jak to spotkanie ze stwórcą i z ojcem w Blade Runnerze. O, słyszę jak Paulinka dmucha na nas. Gosia, bo ty tak dobrze potrafisz podsumować, co wyniknęło ze spotkania z tym architektem. Oj, o nie, ale mnie wrobiłaś teraz. No właśnie, nie wiem, czy mogę to dobrze podsumować. Bo to, co ustaliłyśmy w czasie rozmowy, to, że to już jest szósta wersja, tak? Tak, to jest szósta wersja Matrixa, czyli mamy do czynienia jakby z paroma timeline'ami, które jakby chyba z tego, co przynajmniej na razie rozumiem, nie dzieją się jakby w jednym momencie, tylko no, jeden następuje po drugim i tak dalej. I akurat teraz mamy do czynienia z szóstą wersją Matrixa. I Neo dostaje dwie drogi. Może podjąć jeden z dwóch wyborów. No on ma wybór. Albo powrócić do źródła i zrobić reboot Matrixa oraz wybrać kilka osób, które przetrwają i będą mogli zrepopulować Zion, który niedługo ulegnie zniszczeniu. I poprzednie wersje tak właśnie zrobiły. Albo odmówić tego, co spowoduje, że Matrix kraśnie po prostu i zabije wszystkie osoby, które są do niego podłączone. Co jeszcze w połączeniu z tym, że niedługo Zion zostanie zniszczony, będzie skutkowało tym, że po prostu wszyscy ludzie zginą. No i po raz pierwszy Neo decyduje się na uratowanie Trinity, o której od początku wiemy, że coś jej się stanie, ponieważ takie sny ma Neo. Wybiera on więc uratowanie Trinity i opcję inną niż tą, którą wybrali, chciałam powiedzieć, jego poprzednicy, ale on sam jako swój własny poprzednik. No i właściwie mierzymy się z jakimiś tam konsekwencjami tego wyboru. Zniszczony zostaje ten statek Nabuchodonozor. Pozostaje jego załoga, która została uratowana,
oraz jeden z gości, o którym też wiemy już, że jest opętany przez agenta Smitha. I dodajmy, że jakby ta wersja ze snu a propos Trinity sprawdza się, ale potem, kiedy zdawać by się mogło, że Trinity już umarła, Keanu Reeves jako Neo po prostu grzebie w jej flaczkach matrixowych i ściska jej serce i po prostu ją z martwych wstaje. Ale ja trochę w ogóle nie czaję dlaczego, bo tam jest coś takiego, że Neo jakby musi, że Matrix się rozwali przez to, że jest tam ludzki wybór i jakby ja tego nie czaję. Ale to jest w ogóle coś takiego chyba nie jak w ogóle z Biblią. W sensie z tą opowieścią jakby z Edenu trochę. Że z jednej strony no rzeczywistości nie ma bez tego ludzkiego wyboru, ale w zasadzie ludzki wybór jest odpowiedzialny. Ale ja po prostu się zastanawiam w sensie co ma ludzki wybór do jakiegoś programu. No tutaj Wikipedia twierdzi, że Neo ma powstrzymać jakby ostateczny już crash Matrixa, który zdarza się naturalnie w związku z konceptem w ogóle ludzkiego wyboru. Ale jakby ja nie rozumiem tego Matrixa. Dlaczego? Tak po prostu jest. Ale... But why? What does it mean? I The One, czyli Neo, jest jakby taką intencjonalną, w sensie zaplanowaną częścią designu Matrixa. Ale dlaczego? Dlaczego? Jakby to jest dla mnie jasne. I to nie jest nasza wina, że nie umiemy tego wytłumaczyć. Tyle powiem w tłumaczu. Shots fired. Tak, no ale jeszcze wracając może do, nie wiem, jakichś takich technicznych bardziej kwestii. Ja mam takie poczucie... Przepraszam, tylko bardzo smooth to było jakby odejście od tematu. Bo pewnie na to jeszcze przyjdzie. Na to jeszcze przyjdzie niestety czas. No dobra, no nie rozumiemy o co chodzi. Jakby i co zrobicie? Skontrolujecie nas? Za mało osób tak, nas ogląda, ale... żeby nas skancelować. A wy może rozumiecie? To napiszcie, jak jesteś tacy mądrzy. Tak. Popieram Justynkę. Ale ja, jakby dla mnie właśnie, to ja tutaj znowu odejdę trochę, bo chciałabym powiedzieć o tym, że dla mnie w ogóle ta druga część to jest dużo scen akcji, które ciągną się 15 minut. I naprawdę, one są takie długie i wszystkie pościgi, nawet w sensie i ta cała jakby ucieczka, która się dzieje na autostradzie i ten moment, kiedy on po rozmowie z wyrocznią jest no jakby spotyka zmultiplikowanego agenta Smitha. Przepraszam, ale mogę tak się takim nieśmiesznym żartem rzucić? Zapraszamy. Że on walczy ze Smithami, czyli The Smiths. Z tym zespołem i z Morrissey'em. No Morrissey to chyba jest taki, że lubi sobie powalczyć. No więc... chyba tak właśnie. Ma sens. No i po prostu no dużo się to dosyć. Przecieki do Matrix Resurrections. Keanu Reeves napieprza się z Morrissey'em. Znaczy ja... Fajne MMA. Ja w ogóle myślę, że jakby... że po tej pierwszej części jakby cała ta historia jest tak rozwleczona i jakby to naprawdę można by było w jednym filmie, załóżmy jakimś 3-godzinnym, jakoś dobrze skondensować cały koncept. Bo ta druga część, ja w ogóle nie pamiętam, co się w trzeciej części dzieje, w sensie to jakby jeszcze za 2 tygodnie będzie w ogóle, no ale jakby totalnie jakby what does it mean? No, ale ja się w pełni zgadzam z tym, że scen akcji jest tam może nie tyle za dużo, za dużo,
to one są naprawdę długie. Za długie. Do takiego, i to do takiego momentu, w którym ja nie też, że tracę zainteresowanie, to po prostu tracę koncentrację. Mhm. I jakby już nie jestem w stanie tego wszystkiego śledzić. Ja trzymając się jeszcze tego tematu, przez chwilę rozmawiałyśmy z Gosią na temat efektów specjalnych, których w ogóle tworzenie zajęło mega dużo czasu. I one w tym filmie są różne. Od takich, które naprawdę wyglądają jak gra komputerowa i kiepsko się bardzo zestarzały, po takie, które są w porządku. No, tak na przykład jak ten cały pościg na autostradzie, gdzie tam momentami to wygląda okej. Okay. Ale no właśnie ten Neo versus Morrissey to jest po prostu, no naprawdę. Ale to jest dobra jakby obserwacja, bo po prostu mam wrażenie, że jakby to, jak ja zapamiętuję Matrixy, to właśnie jest połączenie jakby, że widać, że to 2000 i że jakby spoko wygląda. I po prostu mi się trochę kojarzy z takim jakimś esejem na polski, który tak pisze... Ale potem tak mi się odechciewa, więc jakby tak trochę gorzej. Ale potem znowu mam przypływ jakby pomysłów. Fluktuuje po prostu. Więc no. Ale w ogóle powiem wam, że to jest ciekawe, jeśli chodzi jeszcze o to opowiadanie fabuły. Tego, że ja ten film obejrzałam dwa dni temu około. I dzisiaj, jak próbowałam opowiedzieć mniej więcej... o co chodzi, to miałam z tym problem, bo nie pamiętałam w ogóle zakończenia. I chyba po prostu przez to, że jakby jakieś tam jest takie nadmierne skomplikowanie już tego, co się tam dzieje, a w zasadzie to nie ma jakiegoś takiego ogromnego wpływu w zasadzie na to, co faktycznie się tam dzieje, to nie sprawia, że właśnie to jest takie, no tak jak mówiłaś, Paulinka, nie, że ci się na przykład druga z trzecią częścią po prostu... Ale ja w ogóle uważam, że na przykład ta postać architekta powinna była być właśnie w trzeciej części przedstawiona. To prawda. Że to jest taki dobry reveal. Kulminacja. Ale w ogóle fakt, że ten architekt jest też programem, ja tego nie czaję. Ja w ogóle chciałam tylko powiedzieć jeszcze, że ja w ogóle w trakcie tego filmu byłam jakoś w połowie i zanotowałam sobie, że jestem dokładnie w połowie i nie wydarzyło się w nim absolutnie nic. Mhm. Nie wydarzyło się nic, co miało jakikolwiek wpływ na tą fabułę. Tak, no to mi się bardzo wolno rozwija jakby taką bo jest rave. Nie wiadomo, o co chodzi. Ale powiem wam, że w ogóle dla mnie też relacja jakby Neo z Trinity. O właśnie, możemy o tym porozmawiać, bo nie opowiedziałyśmy w ogóle nic na ten temat w pierwszym, przy omawianiu pierwszego filmu, a to jest... Tak, to jest może dobry czas, żeby to poruszyć. Więc dla mnie, to ja powiem może teraz chwilowo o drugiej części, a zaraz się cofniemy do pierwszej. Że ja jakby oglądając to czuję, że to jest jakby jakieś takie na siłę, w sensie, że znaczy na siłę pod tym względem, że oprócz jakiejś wspólnoty świadomości tego, co się dzieje i wspólnoty przeżywanych jakby momentów. Ja też nie czaję za bardzo relacji tych bohaterów. Poza tym, że była przepowiedziana, to tak naprawdę ona się dzieje tak bardzo szybko, w sensie w tym pierwszym filmie. Tak. Na zasadzie... Już pod koniec praktycznie. Tak, ja cię kocham. No i mam takie, no dobra, no to było przepowiedziane, ale jakby dlaczego? I co tych bohaterów tak naprawdę... Ale oni trochę wyglądają tak samo. W sensie... To mi się tutaj właśnie zbliżyło. Tak. To jest moja interpretacja tej relacji, że oni wyglądają tak samo i dlatego chcą być ze sobą. Ale powiem wam, że mnie w Matrixie jakby uderza w pewien sposób to, że no jakby też na tamte czasy to była, wiecie, zupełnie jakby jakaś taka nowa odsłona i no i w ogóle jeszcze tak to, o czym trochę mówiłyśmy w pierwszym podcaście, czyli w ogóle tego, że zmieniło się medium, tak, w sensie, że jest internet, komputery i tak dalej, ale no to nie jest za bardzo odkrywcze, ale jednak znowu to jest o takim
bardzo uniwersalnym micie. Nie w sensie, że to jest. Mm-hmm. Nadal mamy cały czas taką samą strukturę tego świata, czy nawet tego Zionu, który ma tą swoją radę, która jest ta wyrocznia. Także nawet, nie wiem, w kontekście właśnie tego zakochania Neo z Trinity. No właśnie, ja też to sobie zanotowałam, że w zasadzie ten świat ma tyle jakby różnych, no właśnie, problemów i w ogóle wojna i tak dalej, że jakby takie relacje międzyludzkie są nie dosyć... ewoluowały. No absolutnie nie. Tak samo jak mamy przecież ten trójkąt miłosny z Morfeuszem i Niobe, ona się tak nazywa, Jada Pinkett Smith. No i to też jest taka, no, taka przeciętna figura jakby miłosna w filmie. Tak, i że trochę... Chociaż to może właśnie jest takie ludzkie bardzo w tym wszystkim, nie? Że jednak... No tak, umówmy się, że jakby się zmienił świat, to... No i umówmy się, że relacje jakby takie międzyludzkie są dosyć trywialne. No, to fakt. Znaczy, może jakby racja, ja totalnie myślę, że w ogóle pod takim... aspektem człowieczeństwa w tym filmie to agent Smith jakby. O właśnie, bo ty chciałaś powiedzieć dużo o tej postaci w ostatnim odcinku. Znaczy ja właśnie tak sobie myślę, że on dla mnie zdecydowanie jakby kradnie ten film i jakby jest ikoniczny i właśnie mam wrażenie, że on ma jakiś taki nawet ciekawszy arc od Neo. I jakby to, że właśnie on się staje niezależny i jakby w ogóle, że takim rogue wirusem się staje i w ogóle to jest według mnie super. I mam wrażenie, że mimo, że on chyba dopiero w tej drugiej części albo trzeciej się staje właśnie niezależny totalnie od Matrixa. Poczekajcie, muszę spać, bo już nie pamiętam. Wydaje mi się, że w drugiej chyba jeszcze nie jest to tak explicit powiedziane. Tak. Ale tak, właśnie, tak. Że on jakby od początku totalnie widać, że jakby ma takie metody shady. I właśnie coś w tym, w sensie mimo, że jakby ja nie popieram shady metod, ale jakby właśnie jest w tym coś takiego badass. Jakiś hot take. I co jeszcze chciałam powiedzieć? I w ogóle mam wrażenie, że on też jakby dobrze oddaje, w sensie, że on jest trochę bardziej jakby, że no mi trochę przypomina Descarda z Blade Runnera. Ja każdą rzecz w moim życiu muszę odnieść do Blade Runnera, żeby ją zrozumieć. Że jakby Neo mi przypomina Descarda, a właśnie ten agent Smith, który jakby ma dosyć ludzkości i jakby wszystkiego i tego, że jakby on tak naprawdę jest stworzony, żeby kontrolować tą ludzkość, to właśnie przypomina mi Roya z Blade Runnera. I tak. Czy współczujesz agentowi Smithowi? Tak. To jest moje pytanie. Agent Smith jest moim crushem. Misunderstood sweetheart. Tak, bo on chciał tylko zniszczyć świat i jakby I can relate. I jest nihilistą. Więc... Że właśnie dla mnie w ogóle w Matrixie jest ciekawe to, bo tak sobie teraz myślę, jak mówisz o tym agencie Smithie, no że gdzieś tam mi w całej tej Matrixowej opowieści właśnie pobrzmiewa bardzo to, co też wynika jakby z rozmowy Neo z architektem, że ta anomalia czy jakiś błąd jest od zawsze jakby był w tym Matrixie, nie? Że to jest jakby część, taka nieodzowna jakby część tego systemu. No i pomyślałam sobie z jednej strony, że ten Neo trochę może być właśnie czymś takim, co ma wiecie, tam taką anomalią. A czy Keanu Reeves jest taką anomalią Hollywood? Oby. Miejmy taką nadzieję. Ale myślę sobie właśnie teraz też z drugiej strony, nie? Że w zasadzie agent, jakby taka figura agenta Smitha, no w zasadzie też się jak najbardziej tu wpisuje. Takiego jakby jakiegoś znowu błędu w Matrixie. Bo no ciekawe też jest... tego właśnie, co mi mówiłaś w ogóle a propos błędu i porażki jako czegoś, co jakby ma duże znaczenie i jest emancypacyjne. Tak. Dokładnie to ujęłaś, Gosia. A, dziękuję bardzo. Tak, tak, to prawda, ale właśnie też sobie myślę, że z tym agentem Smithem to nie jest o tyle łatwe i takie jednoznaczne, no bo tak jak mówisz, że on jest jakby
jako ten wirus, no to to znowu jakby nie do końca jest tylko sam jakby błąd systemu, nie? W sensie, że to jest jakby, wiecie, o co mi chodzi. Znaczy właśnie, że jakby jeszcze bardziej, że jakby cała historia Neo jest jakby wpisana w tą strukturę, ale jakby to, że agent Smith jakby się trochę uniezależnia, chyba nie jest. I to jest fajne. Tak, to ciekawe jest bardzo. Z czym mi szkoda, bo trochę nie wybrzmiewa w ogóle ten wątek i ta postać. Oj, zgadzam się, bo właśnie tak jak ty w ostatnim odcinku mówiłaś, że właśnie będziesz chciała też porozmawiać o agencie Smithie i tak dalej, to gdzieś to miałam jakby w pamięci, oglądając tą drugą część i tak czekałam, kiedy będzie, nie? Kiedy będzie coś, o czym będziemy mogły pogadać i nie doczekałam się. A czy mi się tego też wydaje, że po prostu ja też trochę mówię jakby o tej trzeciej części, ale w sensie nie tak dosłownie jakby, no bo one naprawdę, w sensie one tak mi się zlewają, jakby jak ja tą drugą część widziałam jakby, no też parę dni temu, to jakby wciąż no. Tak. Ale też dużo potencjału jest przecież w tym bohaterze, który tam też właśnie w następnym filmie o nim będzie więcej, ten, o którym mówiłyśmy, że jest upętany przez agenta Smitha. I jakby tam jest też dużo jakby potencjału w ogóle dla tej fabuły, w sensie no, to jest duże wydarzenie chyba, że agent Smith jest bezpośrednio jakby... Tak, no ja w ogóle byłam przekonana, że to jakby będzie właśnie rozwinięte i że to o tym trochę będzie druga część, nie? Bo to jakby w zasadzie w miarę na początku filmu jest. Bo to mi daje w ogóle taki vibe trochę, okej, dobra, ja rozumiem, że tak samo jest to połączenie pomiędzy pierwszym a drugim filmem, bo tam się dowiadujemy pod koniec pierwszego właśnie, że ten Zion i tak bla bla bla, nie? Ale druga i trzecia część Matrixa sprawiają wrażenie takiego filmu, jak są zawsze te młodzieżówki, podzielone ostatnia książka na dwie części. Totalnie. I to mi daje ten vibe. Właśnie to jest totalnie to, że jakby... Ja nawet rozumiem rozwalenie tej historii na dwa filmy, ale nie na trzy. A tutaj możemy w ogóle powiedzieć trochę o tym wątku takim transmedialnym. Wiecie co, ja bym chciała jeszcze tylko co do agenta Smitha, zanim tak oficjalnie przejdziemy. Że ja gdzieś w internecie w ogóle przeczytałam taką ciekawą jakby myśl, że też trochę w takim aspekcie 9-11, w sensie, że agent Smith i jakby to jego takie jakby załatwianie pracy, jakby w sensie roboty ponad moralność, w sensie, że tak odpowie i w ogóle jakby ta taka, że to surveillance i tak dalej, w sensie, że właśnie to trochę jakby przypomina ten post 9-11 świat. No bo on totalnie jakby wygląda jak agent Secret Service. No i właśnie według mnie to jest, bo to też znowu mam wrażenie, że jakby nie jest, w sensie, że najbardziej takie jakby oczywiste jakby nawiązania w Matrixie, to wiadomo, że tam Biblia, grecka mitologia, nie wiem, może jakiś kapitalizm i tak dalej. A hinduizm też. Tak. Wszystko w tym świetle, o czym może też wspomnieć. Tak, ale właśnie, więc takie religijne, czy jakieś spirytu... Malistyczne? Spitura... Tak. Dzisiaj jest dzień trudnych słów. No. Ale właśnie, ale i no jakby ten wątek powiedziałabym w ogóle tego nadzoru i jakby takiego, że jednostkowość versus jakby masa i tak dalej, w sensie, że trochę jest mniej, mam wrażenie, jakby rozpatrywany, ale i tak jakby myślę, że jest całkiem ciekawe. Ja po prostu mówię dzisiaj jak przedszkolak. Czyli oficjalnie możemy przejść już do Matrixa, przykładu opowieści transmedialnej. Włączam Matrix Reloaded i bohaterowie lądują tam na tym Zionie i tak dalej, i pojawia się jakiś koleś, który mówi: Boże, coś tam Neo, że tam mnie uratowałeś i w ogóle. I on takie: Who the fuck are you?
Ja mówię, czy ja coś przespałam z tego pierwszego filmu? I czy ja się tu mogę na chwilę wciąć? No. Bo ja chciałam powiedzieć, co już zresztą mówiłam dzisiaj Justynce, że ja z kolei włączam drugą część i przez pierwszych 10 minut zastanawiam się, czy ja na pewno włączyłam drugą część, czy to nie jest trzecia, bo absolutnie mi się nie kleił koniec pierwszej części z drugim. Totalnie. No, ale sprawdziłam na wszystkie możliwe sposoby i jakby było okej. Okay. I tutaj oddaję Ci znowu głos. Tak. No i wygooglałam sobie ta Matrix Boy Neo Saved, nie? I ja patrzę, a to jest w ogóle jakiś gościu, który był w The Animatrix. I ja mam takie, co mi to obchodzi? I jakby kocham to, że po prostu Matrix, ja rozumiem, że jakby, no tak, tą transmedialność, ale fakt, że żeby być na bieżąco i ogarniać wszystko z jednego medium, musisz znać te pozostałe i jakby też nikt ci tego nie mówi, nikt tego nie wyjaśnia, dla mnie jest w ogóle jakieś po prostu... Ale czy też czegoś podobnego nie zrobili z tym nowym Blade Runnerem, że tam w ogóle były te animacje jakoś chyba przed... Tak, a że one były. Tylko, że one były bardziej krótkie. Komplementarne, chyba. Tak, w sensie tam na przykład w tym drugim filmie Blade Runner jest wspomniany tam, że był blackout w którymś tam roku. Mm. I tam na przykład animacja trochę więcej o tym wydarzeniu mówi, ale jakby jak nie obejrzysz tych animacji, to nic się nie stanie. I dalej rozumiesz tą fabułę. No, a ja tutaj, nie obejrzałam. I rozumiałam. Ja też nie. A, widzisz, no. Ja podobnie. Powiem wam, że szukam tutaj, dlatego że pamiętam, że jakiś czas temu u mistycyzmu popkulturowego był właśnie post na temat transmedialności Matrixa. I że no zapewne można właśnie pod takim względem zarzucić jakby wiele. To, że jednak takie w ogóle podejście trochę wyprzedzało swoje czasy. Takie w ogóle transmedialne właśnie myślenie o jakby produkcie, ale jeśli chodzi o tak, o film, czy w ogóle o, nie wiem, no jakieś dzieło, jakiś tekst kultury. I że w zasadzie to chyba właśnie wtedy niekoniecznie jeszcze się spotkało. Myślę, że takiego dostępu też nie było. Tak, tak, to na pewno. Ale to jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawe, że jakby wtedy to myślenie o tym, że możemy jakby rozwijać tą naszą historię na różne media i przynosić, się pojawiło. No i właśnie The Animatrix jest takim, jest taką antologią animowaną z 2003 roku. I była to kompilacja 9 krótkich animowanych filmów. No i właśnie tam między innymi poznajemy historię tego chłopaka, aczkolwiek on się pojawia na początku, a potem już nie, czy nie wiem, czy on wróci potem w tej trzeciej części, czy po co on został wprowadzony tutaj, chyba tylko po to, żeby mi zrobić na złość i mnie skonfundować. No i oprócz tego były jeszcze gry wideo, komiksy, różne rzeczy. I ja po prostu nie garnę tego. Ja trochę mam wrażenie, że siostry Wachowskie jakby chciały stworzyć w ogóle jakiś, w sensie w mega krótkim uniwersum. Czasie, właśnie takie totalne uniwersum. I no, średnio to wyszło. No widzę, że w 2005 roku na przykład jeszcze Matrixowe gry wyszły. I kontynuowało tam z historię poza Matrixem rewolucję. Jakby... Ale to jest o tyle ciekawe, że właśnie sprawa. Mam wrażenie, że fandom Matrixa był i jest ciągle dosyć silny, nie? Znaczy silny, w sensie taki, że jakby... no tak, nazwijmy to, że silny. Chociaż ja się zastanawiam, jak tak teraz mówisz o tym, na ile to jest fandom Matrixa, a na ile to są właśnie ludzie pokroju tych z tego dokumentu Zakłócenia w Matrixie, w sensie przywiązanych do Matrixa jako jakby tekstu kultury, a niekoniecznie do fandomu.
Okej, okay, znaczy mi się wydaje, że to jest takie bardzo poplątane, w sensie, że jakby wydaje mi się, że duża część właśnie jest jakby przywiązana na przykład do jakiejś tej idei Matrixa i Red Pill i tak dalej, ale że jednak pewnie też na pewno jest trochę jakby, w sensie ja na przykład mieszkam z fanem Matrixa, który jakby ogląda te filmy od czasu do czasu i jakby rozumiem oglądanie pierwszej części, ale nie rozumiem oglądania pozostałych. Aha, Paulinka, kto to jest dla ciebie? To jest mój współlokator. No liczyłam na słowo konkuben. Konkuben. No, to jest mój dobry znajomy konkuben. Tak, ale no właśnie, to jakby, no mam wrażenie, że po prostu jakby Matrix ma silną bazę. Ale to chyba tylko ci ludzie, co się znają na komputerach. No, to prawda. No tak, ale jakby nieważne, chodzi po prostu o to. Gosia nadal stoi ze swoją tezą jakby. Nie, no chodzi mi o to po prostu, że jakby wiele osób się interesowało bądź interesuje się tym filmem. Tak samo wiecie, jak wiele osób czeka na nie wiem, tą kolejną część, tak jak wiele osób się w ogóle, właśnie ta sama estetyczna strona była dla nich jakaś super w ogóle ważna i taka wiecie, nie wiem, nawet jako ten przejaw buntu czy czegoś. Paulinka nam się rozbiera mi tutaj zimno. Na wideo. To nie jest OnlyFans. Chociaż nie wiem, czy na OnlyFans teraz można. A, też nie wiem. No, ale też umówmy się, że jednak ten drugi i trzeci film, które wyszły w tym samym roku, tam było kilka miesięcy pomiędzy premierami, no to umówmy się, że jednak to była porażka. To była duża porażka. Znaczy ja w ogóle powiem, że jakby tak jak jakby ja też oglądałam jakby parokrotnie wcześniej, nawet przed nagrywaniem podcastu Matrixa i jakby zawsze tą pierwszą część i zawsze jakby tak myślałam sobie, o jak fajnie sraty taty. A teraz właśnie jak oglądamy te następne części i wychodzi ta czwarta część, to ja się boję. Ja się boję. Już nie jestem tak pozytywnie nastawiona i podekscytowana. Znaczy ja bym w ogóle zostawiła takie nasze oczekiwanie i tak dalej na przyszły odcinek, kiedy już jakby obejrzymy wszystko i będzie też czas żeby porozmawiać trochę bardziej o w ogóle o siostrach Wachowskich. Mm-hmm. Czekajcie, jak to się o siostry, o siostrach Wachowskie. No, tak. Ale w ogóle jeszcze fakt, że tam tylko przecież chyba jedna z tych sióstr to... A to tak, prawda. No. Robi. Ale no, to możemy zostawić. No, więc powracając do tematu naszego, że jest to mes, jeżeli chodzi o fabułę, która jest rozstrzelona na kilka różnych mediów, co nie sprzyja zrozumieniu tego, co dzieje się na ekranie. Może właśnie w tych innych mediach wyjaśnia, dlaczego ludzki wybór niszczy Matrixa, bo jakby I'm still trying to understand. Może tak jest. A czy w ogóle, czy mamy jeszcze coś do powiedzenia w tym temacie? Ja chyba nie. Nope. Bo ja bym chciała też tak na chwilkę dosłownie poruszyć temat postaci Moniki Bellucci, która się tam pojawia. I tego, że ja już właśnie to wspominałam, że w ogóle dla mnie ten trop filmowy, gdzie mamy jakąś taką ważną w strukturze danego świata postać, jaką tutaj jest na przykład ten, jak on się nazywa? Ten facet, który mówi po francusku. No ten Francuz. Ten Francuz, który nie chce dać klucznika. No. Że mamy właśnie taką, wiecie, silną postać jakby w tej strukturze świata, który ma jakąś w ogóle piękną, olśniewającą w ogóle kobietę. Ale widać, że tam jest jakby problem między nimi na tle jakby relacji seksualnej. I bohater, no z reguły to jest jakby męski bohater,
gdzie jakby jest ten taki, wiecie, ten moment takiego kompromisu i szantażu, że trzeba coś zrobić, żeby dostać się do kolejnego poziomu tej gry, w cudzysłowie, to mam wrażenie, że naprawdę bardzo wiele jest takich momentów w popkulturze, gdzie on musi ją, nie wiem, albo pocałować, albo coś. No to było coś. Głupie po prostu, jakby... Tak. Ale... Tak i... Podsumowałaś, no głupie. W zasadzie pozamiatane. No co macie do powiedzenia na ten temat? Tak. No tak, nie, ja się zgadzam. Czemu jakby to służyło? To prawda. Ja wiem, że jakby całujący się Keanu Reeves to jest coś, co każdy chce zobaczyć na ekranie. Tak. A jeszcze jakby... Monica Bellucci z drugiej strony to też pewnie jest... No tak. Swoją drogą w ogóle siostry Wachowskie zatrudniły Monica Bellucci do tego filmu po obejrzeniu Maleny. Nie wiem, czy to ciekawe. Ja chciałam tylko powiedzieć, że moim przebudzeniem seksualnym była Monica Bellucci w Asterix i Obelix i Kleopatra. O Jezus. Zgadzam się. I po prostu jeszcze ta końcówka tam w napisach. Yep. No jeszcze to jest wykluczona. Czy robimy po Matrixie po prostu odcinek podcastu o Asterixie i Obelixie? O Jezus, tak. Ej, zróbmy o tym. Dobra. No to w ogóle ja myślę, że do różnych ciekawych rzeczy po tylu latach możemy dojść o Francuzach robiących film w Egipcie, jakby. Ja myślę, że ten film jest problematyczny na tylu poziomach, jeśli chodzi w ogóle o... Ja can't wait, żeby się dowiedzieć. Tak, w ogóle o jakby przedstawianie kobiet. Ja jestem po prostu... święcie przekonana, że tam na każdym wiecie, że tam jest po prostu problem na problemie. Ale dowiedzmy się tego. Dobrze. Sprawdźmy to. Dobrze, dowiemy się w styczniu. Tak. No dobrze, a powracając do Matrixa. Ludzie meduzy. Ale powiem wam, że no ta moc to taka dosyć konkretna. W sensie to przenikanie. Ale dlaczego oni wyglądali trochę jak jakieś takie... No właśnie jakby meduzy, ale takie, jak są takie na przykład duchy zmarłych żon w powieściach gotyckich, które właśnie jak przechodzą przez ściany i takie włosy im falują. No. Znaczy to jest trochę ten jakby tej kobiety na strychu z Jane Eyre problem. Po prostu jakby no zawsze jest żona zawiedziona. Ja jeszcze oprócz tego mam tutaj wątek teorii spiskowej. O. Ponieważ w czasie rozmowy Neo z wyrocznią, wyrocznia, która w ogóle okazuje się sama być programem, opowiada o tym, że nawet gołębie są zaprogramowane. A chociaż coś śmieszniejsze, to nie są gołębie w ogóle tam. A co to są? No to są chyba albo, no właśnie to jest zawsze dla mnie problem, bo kruk to chyba nie jest kruk, bo kruki są takie duże, tylko to są chyba gawrony, nie? Że sroki? Ale sroka to chyba jest jeszcze coś innego niż gawron. Dobra, nieważne. No, że w każdym razie ptaki. Te ptaki są zaprogramowane. A kojarzycie tą taką teorię spiskową, że ptaki to tak naprawdę są, wiecie, tak. Takie sztuczne roboty i w ogóle... No, tak. Co jest a poza tym, a propos akurat gołębi, no to faktycznie jakby to, że one tak cały czas czują bit i tak, wiecie, tymi szyjami. Zbierają sygnały. No, od alienów. No w ogóle wiecie co? No nie, przepraszam, mów dalej, Justynka, bo ja... Nie, Paulinka, tu proszę. Znaczy bardzo. Mnie po prostu nasła myśl, że jakby to jest w sumie głupie, i wkurza mnie, że wszyscy tam, kurde, mają na imię Morfeusz, Persefona, Trinity, jakby girl. W sensie to jak Darren Aronofsky ze swoją Mother, gdzie po prostu jakby już bardziej dosłownie się nie da, jakby... Ale wiesz, może oni tak specjalnie jakby, no bo... No bo zakładam, że... Ale jakby tam są te nawiązania bez tych imion nawet. Ale że w sensie, że może to, ja to rozumiem w taki sposób, że jakby oni w ramach filmu sami sobie tak pretensjonalnie nadali takie imiona. To jest mój taki, to jest takie, taka teoria moja, która jest niepotwierdzona. Znaczy to ma sens, ale jakby ja chcę zobaczyć, że oni są pretensjonalni i sobie nadają to dużo te imiona. Wymaga.
Ej, dobra, ja będę to teraz śledzić trochę, pretensjonalność jakby bohaterów. No, dobra. Ale wiesz co, no trochę mnie... ten Morfeusz, który uważa, tak, że wszystko wie najlepiej. Morfeusz, to się zgadzam. Morfeusz słucha Radiohead. Tak. Kid A jest jego ulubionym albumem na 100%. Cudownie. A jakie książki czyta Morfeusz? Ulyssesa? Poszukiwaniu straconego czasu. Magic Mountain. Nie, właśnie. Ja nie, bym mówiła, no nie. Nie. Moim to... zdaniem to... Ba... O, wiem, Alchemika, Paulo. Jak mogę najbardziej obrazić kogoś na świecie? Ja myślę, że jednak Harry'ego Pottera, dlatego się tak zafiksował na tym wybranym. Wiecie co, mam ciekawostkę, jakby, że w księgarni, w której pracuję, to Paulo Coelho, w sensie te wszystkie jego książki nie są jakby w fikcji, tylko są, że w spiritual jakby. I ja mam takie, że no, ale przecież to fikcja, to o czym oni mówią wszyscy. Ej, a czy to jest tak, czy jakby każda osoba kiedyś czytała Paulo Coelho? Ja tak. Ja tak. Okej, okay, jesteśmy tu jakby free guilty. Paulinka, czytałaś? Tak, tak. I byłam bardzo jakby... Znaczy teraz w ogóle nie pamiętam, o co tam chodziło, ale byłam bardzo taka, że o matko, ta filozofia. Same. To po prostu... Ale to dobra, jest... jeżeli nie, przesłuchaliście podcast do tego momentu, to napiszcie w komentarzu, jaką książkę Paulo Coelho czytaliście. Tak. Ja, słuchajcie, w ogóle... Porozmawiajmy o Paulo Coelho, bo to jest jakby jakieś bardzo ciekawe, bo mam wrażenie, że to jest w ogóle dla wielu osób, no bo ile miałeś lat, jak to czytałeś? Jakieś gimnazjum? 12, 13. Otóż to, nie? I że to jakby jakieś takie było... Paulo Coelho to jest taki duch, który nas wszystkich jakoś tam gdzieś... Ale w ogóle ja nie zapomnę, jak w Empiku sprzedawali takie kalendarze, gdzie był chyba na każdy dzień cytat z Paulo Coelho. Boże, to jest jakieś po prostu doświadczenie łączące pokolenie. No, naprawdę, co czynicie Polakiem? Zeszyć z Empiku z Paulo. I mandarynki. Naznaczeni po prostu. Szansał dla mandarynek. Nie, ale słuchajcie, w ogóle a propos, dzisiaj jest odcinek, w którym rodzą się pomysły na nowe odcinki. No. Ja chcę, żebyśmy miały odcinek poświęcony Paulo Gosia, ja chcę zrób czytać nam live'a, przeprowadź live'a o Boże, live, gdzie czytamy fragmenty Paulo Coelho. Tak, i opowiadamy o tym w ogóle, jakie książki czytałyśmy i nasze historie. Dobra, są będzie ten live. Wiecie co, ja sobie ale teraz wracając... poczytam, o co w Alchemiku się dzieje, bo aż ciekawa jestem. Dobra, ale wracając do Matrixa. Ja mam jeszcze taką teorię o Morfeuszu, że Morfeusz może czytać Biblię, ale tak jako tekst kultury. Tak, totalnie, bo on nie jest tak jakby cool. Bo jest tu cool for religia, ale jakby tak, ale tak się nie przyzna, że jednak to trochę jak tak Bednarska. Się... Tak, nie, już koniec, no Morfeusz z absolwentem Bednarskiej. Już dalej zmapowałyśmy zioma. Ej, wiecie dalej co, już... ale wstyd, bo nie ma nawet o alchemiku w polskiej Wikipedii. Jakby... No czy to jest polska Wikipedia? W sensie, że po polsku. O Jezus. Dobra, nie, słuchajcie, bo koniec, bo to już nie może tak być. Wracając ale do Matrixa. Ja... Bo Alchemik i Paulo Coelho to jest ciekawsze od drugiego Matrix. Ale to jeszcze będziemy o tym rozmawiać. Ja sobie zapisałam właśnie, że w ogóle więcej humorku trochę jest w tym drugim filmie na początku. Mm. Nie macie takiego wrażenia? Znaczy ja mam wrażenie, że jakoś po tym pierwszym filmie to wszyscy się... co tam się chichracie? No bo... Gosia, tu mi pokazuje moją notatkę, w której napisałam, że jest Czesław Miłosz. Błagam, zróbmy, czy możesz jakby, mogę Justynka poprosić ciebie, żebyś dla wszystkich osób, które nas słuchają, zrobiła jakby specjalny post na Facebooka z porównaniem Czesława Miłosza i niestety nie wiem, jak się nazywa ten aktor. Też nie. Dobra. Ale fakt, że w ogóle w tym council tego Zionu są sami starzy ludzie. I sami faceci, prawda? A nie, tak. Przepraszam, tam co jest parę kobiet. No ale tak. Muszę to ocenić. Tak samo jak tego architekta, Gosia, jak powiedziałaś. Tak. No jakby trochę to no. Nie jest dziwne, że jakby Matrix został przejęty przez straight white male. Tak. No. Ale... A to się nam ładnie wpisuje w ogóle w ten dokument.
o zakłóceniach w Matrixie, że biali mężczyźni twierdzą, że żyjemy w symulacji, bo tracą kontrolę nad światem. Tak, to po pierwsze, a po drugie, że Matrix jest nadal po prostu bardzo jakąś taką strukturalną opowieścią, w sensie o strukturach i hierarchiach świata. A po trzecie, to jest moim zdaniem dobry moment na to, co powiedziałaś mi, jak rozmawiałyśmy jeszcze przed podcastem, czyli a propos reprezentacji w tym filmie. I oddaję Ci głos. Tak, ja zapisałam sobie, że dla mnie to jest, wiecie, 99 rok i 2003, a uważam, że pod kątem jakby reprezentacji właśnie na przykład osób o kolorze skóry inny niż biały, czy kobiet, to w ogóle w tych filmach jest bardzo okej. Okay. A jakby tyle jakby się mówi o tym, że no musimy wybaczyć jakimś tekstom właśnie kultury sprzed iluś tam lat, bo no nie było takiej potrzeby reprezentacji i tak dalej, ale jakby była. Siostry Wachowskie dyret, jakby czyli dało się i jakby czy można było chyba, no słuchajcie, a mam pytanie. Nie ma usprawiedliwienia. Czy myślicie, że w Matrixie, czy Matrix by zdał Bechdel test? Nie. Mi się też wydaje, że nie. Ale Bechdel test to jest trochę czasem kłamstwo jednak. Dobra, to nie, już inna dyskusja. No, tak. Ja tu muszę pilnować, bo ja widzę, że tutaj po prostu dryfowanie jest dzisiaj. Straszne. Ale nie, bo ja chcę w ogóle powiedzieć, że ja trochę z Matrixem mam wrażenie, że jest problem magical minority i że jakby ta Oracle jest właśnie taka... No właśnie, że taka starsza, czarnoskóra pani, która po prostu wie rzeczy. No i sam Morfeusz jako ten przewodnik, to też trochę tak śmierci. Ale jest taka, właśnie jest taka figura jakby właśnie zazwyczaj osoby właśnie czarnoskórej, która pełni rolę takiego przewodnika, takiego wypełnionego mądrością właśnie bohatera. No i dla mnie to jest shady. Trochę może na jakaś taka figura, nie? Szamana albo szamanki. Trochę to może działać podobnie. Chyba, że... Bo zastanawiam się a propos tego Bechdel test, że może w sumie nie wszystkie osoby, które nas słuchają, może wiedzą, co to jest. A no, to powiedz, Gosia. O nie, jestem oddelegowana. Dobra, Bechdel test to jest test, który mówi o reprezentacji kobiet w filmach. I do zdania testu Bechdel film musi mieć dwie postaci kobiece. Dwie postaci kobiece, najlepiej takie, które mają w filmie imiona, które rozmawiają ze sobą. I trzeci czynnik, rozmawiają o czymś innym niż mężczyźni, związki Ja sobie myślę, że w drugim Matrixie, ale on chyba tam ze sobą nie rozmawiają. Jest ten moment, kiedy na samym początku myślę o tym Zionie i o rodzinie tego Linka. Tak. Ale ja też nie wiem, czy one tam nie rozmawiają o nim. No właśnie, ja też się o tym zastanawiam. Więc... Sprawdzimy, będziemy to sprawdzać jeszcze i damy wam znać gdzieś na jakichś mediach naszych. Jak znacie odpowiedź na pytanie, czy zdają te testy, to dajcie znać. Czy coś jeszcze chcemy dodać? Ja chyba już się wyżaliłam. Ten podcast to jest po prostu moja terapia. Bardzo się cieszymy. Chcę Google Doc'a otworzyć, ale coś mi nie idzie. Tam miałaś, coś napisałaś o nawiązaniach do Dune'y. Napisałam o nawiązaniach do Dune'y, ponieważ trochę ich tam jest i to była inspiracja dla Matrixa. Ale czy to znowu się nie odnosi do tego, że po prostu wszystko jest o tym samym? No tak, no, ale... Znaczy ja nie chciałam ci tutaj... Paulinka zaorała. Nie chciałam ci... Nie, ale ja z chęcią posłucham, opowiadaj. Ale ja też. Nie, ty już nie możesz słuchać, Paulinka. Dobra, to la. No, że jakby Timothée Chalamet. Jezu, jak on tam się nazywa? Paul. Paul Atreides. No właśnie też jest uważany w Dune za tego wybranego.
i który ma poprowadzić tak na przykład tutaj Fremenów do tego, żeby się wyzwolili spod tego imperium i w ogóle chciałam powiedzieć Branona Harkonnena. Branona Harkonnena. Branon. Może Bronon, że taki wszyscy baroni to są bros. No i wiecie, tak samo Neo i Polachulis mają te wizje. Ale Neo nie ma mamy, a Pol ma mamę. I jakby ja w ogóle czuję, że tam można jakieś Freudy przeprowadzić. Ojej, no. To były moje przemyślenia o tym filmie Duna, ale dobra, to nieważne. Mów dalej. No, ale i też no w ogóle ten taki wątek tego, że właśnie no ten wybrany i zazwyczaj musi być koleś oczywiście, który jakby prowadzi jakąś grupę ku temu wyzwoleniu i tak dalej. Więc trochę to takich elementów tam jest wspólnych, ale no myślę, że coś zdecydowanie w tym jest, Paulinka, co powiedziałaś o tym, że to zawsze ta sama historia. No mit. A Jezus miał mamę. Monomit. Monomit. Tak, ale w ogóle powiem wam, że też to jest ciekawe, chociaż jakby oczywista obserwacja, ale że ta osoba zawsze jest jakby z zewnątrz, nie? Tak. Ja dużo myślałam w ogóle. Też? Dużo myślałam. Bardzo się cieszę. Tak, ale właśnie tak jak mówisz o Jezusie, to tak, ale jakby w kontekście Duny, w ogóle o motywie White Savior, w sensie... Totalnie. No bo Fremeni i w ogóle Duna jest takim tekstem, który bardzo jest zainspirowany kulturą arabską, znaczy, i tak ukradziony dalej. Ukradziony trochę, w sensie, że no, ta inspiracja to już jest jakby level hard. I jakby tutaj totalnie mi to takim śmierdzi właśnie White Savior. Tak. I w przypadku, ale w zasadzie, tak sobie myślę, że jak jest na przykład ta scena rave'u tutaj w drugiej części, to nie wiem, czy miałeś takie poczucie, ale że jednak właśnie większość tych ludzi no właśnie jakby jest innego koloru skóry niż biała, tak w większości, nie? Patrząc na ten tłum. Przy czym no właśnie pojawia się znowu to samo, czyli Neo, który jakby wchodzi tam trochę z zewnątrz. No i jakby jest white youth. Ja też chyba coś czytałam na Wikipedii, no, że jakby, że właśnie tam trochę miało być to, że jakby poza tym światem jakby symulacji to właśnie jest więcej jakby jak to się mówi, że... People of color? Tak, w sensie, że więcej właśnie... A, że okej, okay, że... No, ale jakby to znowu, to są jakby tak pasywne role. To mi się trochę kojarzy, no właśnie, jak my z Tymką gadałyśmy o White Lotus, że jakby ten serial jakby chce jakby być takim komentarzem na temat jakby kultury turystycznej i białych white saviors, ludzi i tak dalej, ale że sam jakby spycha osoby na przykład rdzennych Hawajczyków jakby na totalnie trzeci plan. Chociaż z drugiej strony w ogóle a propos Keanu Reevesa, to ja tutaj tak przejdę i myślę, że tak na zakończenie to powiem, tak teasując nasz następny odcinek, że czytam właśnie książkę na temat Keanu Reevesa, która wyszła też po polsku. I tam jest trochę powiedziane na temat w ogóle pochodzenia Keanu Reevesa, który ma korzenie takie z Azji chyba. Tak, on jest chyba w 1/4. Tak, i jakby właśnie autorki tej książki opisują go jako takiego sleeper agent w Hollywood. Że white passing i jakby jakie z tym się wiążą w ogóle rzeczy. Ale to w ogóle o Keanu Reevesie to i w ogóle o aktorach to możemy porozmawiać już jakby w następnym odcinku, gdzie zamkniemy po prostu ten cykl i porozmawiamy też o reżyserkach. Znaczy w sumie nie zamkniemy, bo będzie jeszcze ta czwarta część. No, ale właśnie, że zamkniemy przed premierą czwartej części. No. Czyli żegnamy się z Państwem. Tak. Chyba, że ktoś chce coś powiedzieć. Ja nie mam nic śmiesznego do powiedzenia. Ja chcę tylko powiedzieć, że szarujcie nasze filmiki, bo to nam pomaga. I komentujcie. To jest podcast.
No tak. No, nawet na YouTubie podcast. To też szerujcie. Tak, tak, no jak najbardziej. I my jesteśmy fajne i nas polubicie, jak będziecie nas obserwować. Dokładnie. Tak, na, o, możemy tutaj zareklamować nasz ostatni, najnowszy segment na Instagramie, który się pojawia, ale także na relacjach na Facebooku, czyli... Kultowe momenty polskiej popkultury. Tak. W każdy czwartek ja jako kuratorka ale tego cyklu... Party never killed nobody. Opowiadam o momentach, które ukształtowały polską kulturę. Ukształtowały, dokładnie, jak Paulo Coelho. Ale tu rozumiem, że właśnie Paulo Coelho też się tam pojawi. I tak. Patrick Wilson swoją drogą. Czy nie wiem, czy chcemy innym zdradzać ten sekret, ale dobra. najwybitniejszy Polak od czasu papieża. Oczywiście Piotra Adamczyka. Więc co czwartek opowiadam o jakimś wspaniałym wydarzeniu, z którego śmiała się i którym cieszyła się cała Polska. A czy kartony? Czy to wy mi pokazywałeś ci kartony? W pierwszym odcinku tego cyklu instagramowego opowiedziałam o występie Nataszy Urbańskiej w Pytaniu na śniadanie. W tym tygodniu ta historia będzie miała swoją kontynuację w postaci rolowania na backstage'u. Jakaś soda, jakiś dżus. Także jeżeli macie ochotę polizać umywalkę, to zapraszam w czwartek na Insta. Nie, to jest tyle clickbaitów, że ja sama już bym chciała to zobaczyć. No. Ja chcę, żeby tak. Justynka w ogóle jakby... Ja bym chciała, żeby moje życie było po prostu kreacją Justynki na Instagramie. Że jakby ja jestem Instagramem, który prowadzi Justynka. Jesteś Matrixem jak Instagram. Girl. Na tym zakończymy. Śledztwo tak. będzie wszczęte w tym mały temacie. Mały suspense. Spotkamy się w sadzie. No, także żegnamy się. Mówiła do was Justyna, Gosia i Paulina. Twoje życie to jakby błędne równanie w rachunku macierzowym. Jesteś skutkiem anomalii, której mimo wysiłków nie mogłem wyeliminować z ogólnie harmonijnej konstrukcji matematycznej.